są niestety w połowie sygnały, ataki wręcz, że marsz jest polityczny i ty będziesz szedł, jesteś umówiony z Donaldem T. pod pachę, pod ramię. Dostałem od Donalda Tuska 100 miliardów marek i jeszcze miliard świnek w złocie. Kupa robactwa zarzuca... Nic nie robiącego, tylko klikającego za klawiatury. Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że nawet nie potrafią muszli klozetowej wytrzeć tą szczotą. Chyba bo się żygam. Na myśl o tym robactwie. Ale wiecie, co najbardziej mnie mierzi? Że na przykład taki wnuczek wyklętego, który normalnie strzelał w łeb ubowcom, ubekom, Urząd Bezpieczeństwa, ale ciepło się zrobiło, to on po prostu robi sobie jakieś jaja. Ja myślę, że dziadek przewraca się w grobie. On nie kuma, że tu nie chodzi o jakiś marsz z Platformą, bo ja na Platformę to mam takie same spojrzenie jak na piłę i siekierę, czyli kaprawę. Tu chodzi o to, żeby nas media zauważyły. I o nic więcej. Nie jest to żaden marsz polityczny, jakieś tam takie mega robale, płaczo, przepraszam, jak wiatr wieje, to trzynastkę założę, płaczo, że to młodzieżówka, Platformy. No ja przytoczę, proszę, może, że ta nazwa brzmi jak defilada fetyszystów. Tutaj przypuszczam, że nawiązanie jest do faszystów. Fetyszystów, on nawet nie wie, posłuchaj. Gwarantuję ci, że biorę go teraz face to face i daję mu definicję fetysz, faszyzm i on nie umie określić, co to jest. Faszyzm to jest w ogóle ideologia, która jest propaństwowa. Nie mylić z nazizmem. Szowinizm, nacjonalizm. Co jest w tym złego? A? Moje kolejne jakby pytanie, tutaj przytaczam wypowiedź jednego z internautów. Może nie przytaczajmy nazw tych robali, tak, żeby tak, ich tak, nie, nie ma sensu, żeby bo to ich jest... nie reklamować. Tak, tak. Tak. Poza tym robactwo to nie są ludzie. No a ty co sądzisz o tym, że właśnie takie byty rzucają stwierdzenia jak, że żaden polityk nie zarybi? Zgadza się. Co sądzisz na temat takich prostych? Tak. To w 100% jestem, podzielam to zdanie. Natomiast problem jest w tym, że my nie idziemy tam politycznie. My tam będziemy po to, żeby pokazać się mediom, żeby taki był akcent, wznieśmy ten akcent i nakreślmy ten akcent. Pokażmy mediom, że jesteśmy. My wędkarze wyklęci. I niech całe media ogólnopolskie, niech całe media europejskie, a może i ponadświatowe, światowe, zobaczą nas, że my walczymy o dobro. O dobro ojczyzny w sensie, jako ojczyzny, bo ten piach, ta zieleń, te wody, te ryby, ślimaki, a nawet i glony. I setki i dziesiątki tysięcy innych istnień w tych wodach i na tych drzewach i na tej glebie są mordowane. Część wędkarzy jest za tym, żeby chronić przyrodę. Natomiast większość niestety to są robale. Teraz zarzucają internauci, że młodzieżówka, przybudówka Platformy, która chce się wysługiwać wędkarzami. Jaki by to miało mieć cel? Dobrze, to może politycznie pojedziemy. Platforma Obywatelska. Powiem wam tak, że kiedy byłem w partii, ta partia podzieliła się na pół. I większość z nich spieprzyła do Platformy, ja nie. Ja nie, w sensie ja nie spieprzyłem. Natomiast nie to, że żałuję tego kroku, bo dzisiaj byłbym milionerem, gdybym to zrobił. Albo multimilionerem, albo miliarderem, tak jak... Nie żałuję, bo mam czyste sumienie i czyste, że tak powiem, konto. No to też, finansowe też. To był rozłam. Donald Tusk był w tej samej bandzie, co ja byłem. I nie przeszedłem do jego rozłamu, tam Piskorski, reszta tamtego. Nie będę już dalej mówił. Czy mnie coś wiąże z Donaldem Tuskiem? Nic. Po tym, co zrobił dla Polski, nic. Dlatego, że on jest dla mnie nikim. Natomiast powiem wam, że mogę wam dać świadka za chwilę, który opowie wam, co Donald Tusk robił ludziom z kibicami. Czy ja mam to powiedzieć świadku, czy ty powiesz? Mogę ja powiedzieć. A to? Rękami Grzegorza Schetyny. Akcja Widelec. Zatrzymanie około 800 kibiców Legii Warszawa.
katusze ogromne na komendach, na komisariatach. Wieloletnie sprawy trwające. Pastwienie się służb, policji. W jaki sposób? O, tam były bardzo wymyślne. Bicie w jądra? Katownie, kluczami po jądrach, paralizatory po stopach. Tak się traktowało falę sprzeciwu za Donalda Tuska. Teraz nam się zarzuca, że my idziemy ramię w ramię z Tuskiem, jako wędkarze. Nie idziemy. Ale zarzucają nam nieroby, którzy nigdy nie no byli właśnie, w żadnym komisariacie. Chyba że na że tak powiem, zeznaniach. Jako uchole. Tak. O. Tak, dokładnie. I sprawy, i potem sprawy były, tak? Oczywiście, tak. No ja sam miałem sprawę na przykład trzymając transparent, powiedzmy, rzekomo uderzający w Platformę Obywatelską. Transparent był kolorami pomarańczowym i niebieskim, tak jak barwy tej partii. Była jakby mapa Polski, nie uśmiechnięta jak logo Platformy, tylko taka smutna, i transparent brzmiał dość pogardy. Naznaczone PO, dość pogardy. Za dość pogardy miałem sprawę za obrazę prezesa Rady Ministrów. Ludzie kochani, nie mamy nic wspólnego z Donaldem nie Tuskiem. Nie mamy i nie chcemy mieć. Nie chcemy mieć. Natomiast jeśli będziemy na marszu, zapytamy pana premiera Donalda Tuska o pewne rzeczy. Dokładnie. Czy dalej chce truć wody tak jak Małowiecki? Wyrzynać polskie lasy. Wyrzynać polskie lasy. Czy dalej chce bagrować i wspierać kłusowników, tak jak są wspierani przez służby obecne. Zapytamy o to, o ile dotrzemy do pana premiera. I jeżeli ktoś mówi, że my jesteśmy człowiek rujnowany przez Platformę. Ode mnie system Platformy Obywatelskiej chciał wyłudzić za obrazę prezesa Rady Ministrów kilka tysięcy złotych, gdzie zarabiałem wtedy 1300 złotych. Ja hasłem dość pogardy obraziłem prezesa Rady Ministrów. Jeśli dojdziemy do pana Tuska, zadamy mu to pytania. Tak, naturalnie. Ale wiesz, co jest gorsze? Że to robactwo... ale jeżeli ktoś mówi, że my jesteśmy młodzieżówką PO, to proponuję tak. Rozbieg i jeb tubą w pisuar. Czyli tam, gdzie jest pisuar pełen moczu. Rozbić go, potem jeszcze raz ocucenie i jeszcze raz pisuar pełen żygów, bu, i pełen kału, bu. Tak im proponuję. Lata 50. Wisła na żeraniu. Nie ma kolektorów, plaża, sumy się spławiają, leszcze, klenie, jazie i te inne ryby. Miliardy uklei. Kąpią się dzieciaki, kąpią się dziewczyny, chłopaki, starsi. I nagle to się zaczyna topić. Wiecie, co się dzieje? Wszyscy chyba uciekają z tej plaży. No tylko mój ojciec zostaje i ratuje tylko dzieciaka. Nie musiałem go zapytać, ratuje tylko, bo dobrze pływał. Bo nawet pod barkami przepływał podobno. Wszyscy uciekli. To jest właśnie gen, który jeszcze był, słuchajcie, w czasach powojennych, którym się gen dzisiaj to już jest, tego genu prawie nie ma. Ale to trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ludzie w sytuacjach ekstremalnych boją się, chowają się. Ludzie się boją, tylko czego się nie boją? Nie boją się za klawiatury pieprzyć głupoty. Jak sądzisz, dlaczego mamy tak słabo zorganizowane, właściwie słabo, w ogóle niezorganizowane społeczeństwo? Dlatego, że są wystraszeni, dlatego, że są stłamszeni propagandą telewizyjną, dlatego, że jedzą trujące pożywienie i piją trującą wodę. No i no niestety, no niewiele osób jest mocnych. No i trzeba mieć też odwagę i jaja. Ale oni mają je za klawiatury, za obrazu. A przyjedzą do czego to... Mam gdzieś NSDAP, mam gdzieś KGB, mam gdzieś FSB, PZPR, UB, SB, KGB już mówiłem, tak? Mam gdzieś PZPR, PPR, PO, PiS, Hołownię, ZSL, PSL.
Wytłumacz rozdzielność. PiS-PO jedno zło. PiS-PO jedno zło. Wytłumacz rozdzielność, że ten marsz odbywał się będzie jakby swoim życiem. A my oczywiście robimy tak zwaną partyzantkę. Pojawiamy się, nie mówimy czy w trzeciej minucie marszu, czy po pół godziny tego całego spędu politycznego. My nie mamy żadnych wytycznych, bo my jesteśmy niezależni. Wiemy dokładnie, że mamy, nawet to jest ciężko nazwać, ostatki tych ryb. Dokładnie tak. Pomniki bardzo przyrody są niszczone, między innymi też przez wędkarzy, niestety. O, oczywiście, że tak. Czyli nasuwa się pytanie, czy warto. Ale warto iść na ten marsz? Między innymi. A jakieś innymi coś drugiego nie? Nie ma żadnej jakby inicjatywy. Zawsze jest warto, póki coś jeszcze pozostało i póki jeszcze jest jakieś nasienie. Jeżeli walczymy nawet o jedno nasienie, o jedno nasiono, żeby go ochronić, jest warto, bo z tego nasienia powstanie dziesiątki, setki i tak dalej. Zawsze jest warto. Wierzy naprawdę pan, dużo. Wierzy pan, że tak powiem, czy wierzysz, Piotrek, w wody wolne od kusowników, od siatek, od zatruć? Nie, nie wierzę. Jeżeli się nie skonsolidujemy, jeżeli się nie... Powiedz tutaj, na czym polega połączenie wędkarstwa, że tak powiem, i polityki. Bo to jest łączenie wędkarstwa z polityką, które jest konieczne. Polityka stanowi władzę wykonawczą, ustawodawczą. Każdą władzę. Nie ma rozgraniczenia wędkarstwa z polityką. Możemy pokazywać, jak łowię rybki tutaj, jak... Ja to możemy pokazać, ale co to wnosi? Co to wnosi? Wnosi to lajki i pieniądze? Konsumpcjonizm. No i nic więcej. My musimy walczyć. Ja cały czas do nich od pół roku, nawet do Michaela Napletta Corleone, non stop do nich podbijam, bo mają wyświetlenia, żeby ten... Oni olewają? O wybaczcie, po 4 czerwca dopiero się za was wezmę. Po 4 czerwca dopiero się za was wezmę. Dopiero teraz nawet nie była rozgrzewka. Musimy się pokazać medium. Zrozumcie to jedno. Ja to wytłumaczę wam spokojnie. A jak będzie 7 osób, jak na śmieciach, uznasz to za klęskę? Nie. Pewnego rodzaju? Ani nie za sukces, ani klęskę. Uznam to za normę. Dlaczego? Dlatego, że wybaczcie. Społeczeństwo jest aspołeczne. Jest zarobaczone.